kto dostanie szczepionkę Johnson & Johnson. Dworczyk podał szczegóły szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce. Dworczyk, do końca kwietnia wykonamy 20 milionów szczepień. W zeszłym tygodniu w ciągu 7 dni przekroczyliśmy 1 000 000 szczepień mimo okresu świątecznego. To dowód na to, że przyspieszamy z narodowym programem szczepień, powiedział na konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk. Minister przekazał także, kto w pierwszej kolejności otrzyma jednodawkowe preparaty firmy Johnson & Johnson i jakie grupy zawodowe będą miały przyspieszone szczepienia. Do końca kwietnia wykonamy 20 milionów szczepień, zapowiedział Dworczyk, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw programu szczepień. Minister przekazał, że zapisanych lub zaszczepionych osób z grupy wiekowej powyżej 70 lat jest 70%. W grupie wiekowej 60-69 lat zapisanych lub zaszczepionych na szczepienie jest w sumie 51% osób. Dworczyk przypomniał też o harmonogram zapisów na szczepienia. Prezentuje się on następująco. Jak przekazał minister, od północy zarejestrowało się na szczepienia 64 tysiące chętnych z rocznika 1962, a rejestracja na razie przebiega bez przeszkód. Do końca maja mamy 1,5 miliona wolnych terminów. To są zarówno zloty wewnętrzne, jak i zewnętrzne, ale to są wszystko wolne miejsca, które będą się, jestem przekonany, sukcesywnie wypełniały, powiedział szef KPRM. Zastrzegł, że są powiaty, w których jest problem z terminami szczepień. W tej chwili pracujemy nad tym, żeby wesprzeć punkty szczepień w tych powiatach tak, żeby nie trzeba dalej jeździć, żeby każdy zainteresowany pacjent miał jak najbliżej siebie punkt szczepień, zapewnił Dworczyk. Przyspieszenie szczepień w 5 grupach. W przypadku 5 grup zawodowych minister zdrowia zgodził się na szczepienie ich w trybie priorytetowym, dotyczy to 1800 osób, zapowiedział szef KPRM. Chodzi o dyspozytorów ratownictwa medycznego i centrów powiadamiania, pracowników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, pracowników CES, instytucji odpowiadającej za obsługę informatyczną wszystkich procesów realizowanych w ramach MZ, również za obsługę informatyczną i działanie centralnego kalendarza szczepień i systemów niezbędnych do zamawiania szczepionek, pracowników chmury krajowej, która obsługuje w tym zakresie system centralnej rejestracji i centralnego kalendarza szczepień oraz pracowników instytucji dostarczających tlen do szpitali. Dla kogo szczepionka Johnson & Johnson? Minister przekazał, że szczepionka Johnson & Johnson, w związku z tym, że jest jednodawkowa, zostanie skierowana w pierwszej kolejności do wyjazdowych zespołów szczepiennych, którzy podają szczepionki pacjentom z ograniczoną mobilnością. W najbliższą środę do Polski ma dotrzeć 120 tysięcy szczepionek tej firmy. Do tej pory, jak wynika z rządowych danych, w Polsce wykonano już 7 687 617 szczepień przeciw COVID-19, z tego 5 581 068 stanowi pierwsza dawka, a 2 106 549 druga. Pierwsze wakcyny podano 27 grudnia 2020. Stan epidemii w Polsce. Od początku epidemii w naszym kraju w wyniku COVID-19 zmarło już 58 481 pacjentów, a wykryto w sumie 2 586 647 zakażeń. Minionej doby zmarło 61 osób i potwierdzono 12 013 zakażeń. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono na Śląsku 1831, Mazowszu 1809, najmniej w województwo podlaskim 167. Pozostałe przypadki pochodzą z województw dolnośląskiego 1214, wielkopolskiego 1125, małopolskiego 1079, pomorskiego 727, łódzkiego 722, podkarpackiego 623, kujawsko-pomorskiego 524, zachodniopomorskiego 484, świętokrzyskiego 371, lubelskiego 357, lubuskiego 295, opolskiego 293, warmińsko-mazurskiego 230.